Hej, 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 siema, ziomy, z tej strony Dave, oto drugi odcinek z serii Mega Zmodowany Minecraft. Jak widzicie, jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyłem w poprzednim odcinku, czyli tuż przed zebraniem tych rzeczy od cyklopa. Se tutaj umarł, ziomuś, spalił się prawdopodobnie, albo coś go w nocy zabiło, ciekawe. Nie ma to nikogo, halo, halo? Jej, nie ma nikogo, są zdobyweczki. Jo, receptury, okej, okej. Wełna. Ciekawe rzeczy. Będę brał tylko te najbardziej potrzebne rzeczy. Wełny może... albo niech będzie. Jak już mam wełnę w ekwipunku, to już mogę wziąć więcej. Coś wydaje dziwny dźwięk bardzo. What the fuck? Czy ja właśnie rozwaliłem młotem i zdobyłem piasek i krzemień? Ze żwiru? What? Co wydaje taki dziwny dźwięk? Halo? To coś? Nie, to jest jellyfish. What the hell? Słyszycie to? Funk, funk. Wow, to jest żwir cały. Ha! Ui. Myślałem, że się trochę więcej zawali. Wow! Wow, shit, tam. A! To jest boss na dole! Mini boss zombie! A! Czekać! Uch. Dobra, tu wybieram. Tutaj też. Kolejna skrzynka. Ludzie. A no tak, no bo to jest leże tego przecież. To jest leże. Cyklopa, i żeby było realistycznie, w modzie zrobili tak, że ma mięsko sobie w skrzynkach. Bo on sobie tutaj swoje rzeczki przetrzymywał. No tak, no tak. Manuskrypt. Ciekawe co to. Tutaj też mięsko tylko. Ale będę miał mięska do usmażenia. Dobra, to był rajd na mięsko w takim bądź razie. Kilofem? Jej, kilofem. Samorodki złota z tego dropią. Skraftujemy z tego od razu złotko. I będzie fajnie. Okej, zbierzemy Krzyśku. No i będę dalej później szedł na poszukiwanie kolejnych fajnych biomków jakichś. Bo muszę się w końcu gdzieś rozbudować, no nie? Okej, właśnie już skończyłem zbierać praktycznie wszystkie i aż mi się pełny zbiornik zrobił. Czy ja mam crafting table? Nope, oczywiście, że nie mam. Muszę sobie postawić. Czemu mam błotko w ekwipunku? Muszę sobie zrobić kosz na śmieci. Niech będzie, że tutaj. Okej, i koło tego crafting table. Skraftujmy se złotko. Tak się kraftuje? Tak, dokładnie. Fajnie. Okej. Bum, bum, bum. Przyciągamy sobie. Prawym przyciskiem myszy się fajnie rozkłada wszystko. Jej, więcej złotka, samorodki zbiorę. Nie, nie chcę. No gówno. Zebrałem te. Zbrałem z kulki błotka. Okej. Okay. Dwa reszty samorodków wyrzucę. Błotko niepotrzebne. Tu szczury nie, bo mam już żarcie. To też nie. Strzały na razie nie. Drewniany kilof to też nie. To jeszcze nie wiem co robi. Resztę sobie chyba zostawiam. Sprawdzę co to jest. Usmażone mięsko jedne. O, i użyjemy tego. Piasek też nie i to też nie. Okej, okay, aha. I w poprzednim odcinku widziałem, jak oglądałem sobie poprzedni odcinek, w trakcie montowania zauważyłem, że zdobyłem to. To są takie torebeczki, tutaj akurat do narzędzia w środku, które wypadają sobie randomowo z mobów, jakie zabijamy, no to też fajne całkiem. Sprawdzimy co jest w środku. Bum. Żelazny pikaks. Ale czad. Dobra, to wywalę swój kamienny i będzie git. Co jeszcze? Manuskrypt. Manuskrypto? Nie, nie działasz? Nie, nic się z tym nie robi, więc wyrzucam narka. I co jeszcze? Zaklęte butelki. Bum, bum, bum. Haha. Szósty level. Nie dużo, ale zawsze coś. Okej, okay, szliśmy cały czas na... Czy mam jakiś znacznik? Nie. No dobra, no to po prostu gdzie wygląda ciekawiej? Może w tamtą. Tam jest jakiś płaszczy teren. Bardziej płaski. Okej, okay, łódka, bum. Zjadamy sobie mięsko. Nie mogę zjeść na łódce. Ale jajca. Na pewno jakiś mod to robi, że nie mogę jeść na łódce. Tam jakaś wieża. Guys, ale będzie fajny exploring, ale będzie rzeczy do sprawdzania. Widzę, że mam całkiem ładne FPS-y, wszystko fajnie i pięknie, ładnie. Muszę sprawdzić, o której zacząłem nagrywać. Okej. Okay. No dobra, już wiem wszystko. Pięknie i ładnie. No dobra, no to lecimy. Wow, widzicie tam? Statek. Ale czad. Wow, wow, ścinka, ścinka, spokojnie. Nie chcę trawki zbierać. No i okej, okay, eksplorujemy sobie. Mamy fajną mapkę, patrzcie. Czy jest tutaj coś ciekawego? Okej, okay, widzę chyba już leże smoka. Ujej, tam jest leże smoka.
Patrz na to. Leży smoka. Widzicie to? Ja tam nie idę. Będę mnie wciamcia ramcia, jak tam pójdę. Nowe zwierzątka. Ja. Bażant. Działa. Działa na nowe zwierzątka. Gin. Ja, mięso bażanta. Ale super, dobra. Ale czad. Rzeczy będzie do eksploracji. Ja, korzonki. Wow, to jest jakaś lokacja. Spawnery. Ale ja mam moda na crafting spawnerów, więc nie są mi... ja mam moda na crafting spawnerów, więc nie są mi te spawnery potrzebne. Okej, lecimy dalej. Wow, co to? Pixie? Wróżki. A to ciekawe. Hello, nie zabijaj mnie. Bliska. Kolejny cyklop. Przyjdzie mu się teraz bliska. Mam nadzieję, że nie wyjdzie ani nic. Właśnie, gdzie scary jak wyjdzie. Czemu się zawsze pali? What the hell? Coś go zawsze atakuje. Siema ziom. Chyba, że jest dzień. Nie możesz wyjść w dzień. Nie ma tak łatwo. Dobra, patrzcie, tu są takie kwiatki magiczne. Akurat się nie udało. Takie magiczne kwiatki. Tak, akurat te powiedziałem, że są magiczne, to się ani jeden nie udał. Czy są te kwiatki? Elder Flower. Tak, to są te kwiatki. Czy w tej wersji się jakoś inaczej to robi? Okej, sprawdźmy. Elder Flower. Nie. Czy trzeba po nich pochodzić? Nie, mają świetny efekt tylko. Może mieczykiem? Nie, rozwala się tylko szybciej. Prawie się też da coś. Bong, zrobić jakiś. Nie wiem. Powinny z tych kwiatków wypadać exp. Nie wiem, co coś się scrunchowało, czy co, ale nie działa. Nie! Jest zaraz noc. Czy mam łóżko? Nie mam łóżka, ale mogę sobie skraftować. Ciągle zapominam zbierać swojego crafting table z powrotem z ziemi. Kolorowe łóżka. Ja grałem zawsze na starych wersjach Minecrafta i tam tego nie było. Ja nie mogę. Kolorowe łóżka, ale czad. Patrz, ta kolorowe łóżko. Dobra, bierzemy sobie craftinga i idziemy stąd. Idziemy. Nie będę sobie siemkował z tym cyklopem. Tak bo ze względu ten cyklop ma słabe itemki tutaj. Tylko złotko i takie tam. Nie. Mech. Powiem, że mech. Nie, taki mech zwykły. Dużo tych wróżek sobie lata. Okej. Lecimy dalej. Szukam jakiegoś fajnego biomiksa. Nie będziesz mnie gryzł po dupce. Nie. Nie. No i dobra. Co my tutaj mamy? Widzę, że na mapie jest jakiś szkielet. Patrzcie na to. Szkieleteł. Co to jest za biom? W tą stronę. Sprawdzę jakiś taki bardzo przejrzysty na mapie. Zsiądźmy z łódki. Bum. Niezniszczalne łódki. Mówię wam. nie chcę żadnych tych dziwnych śmiećkowych kwiatków z wody. No, nie działają te kwiatki. Dobra, to tego też nie chcę. Narka. Idziemy. Ja muszę sobie znaleźć, w ogóle muszę sobie wymyślić ten pomysł na domek. Nie mam pomysłu na domek. Fajna roślinka. Zbiera się jak blok, ale jajca. Czekaj, trillium. Nie, nic się z tego nie robi. Better animals, po prostu roślinkę sobie dodał mod na zwierzątka. No to też ciekawe. Lush Swamp, teraz jesteśmy na biomie. A teraz będzie, river. Biom river, biom rzeczka. Grassland, teraz się zmieniło. Cool. Grassland, no po prostu trawiaste, fajne sobie ten pagórki. Idziemy dalej. Idziemy ziomeczki. Dużo dżungli widzę przed sobą. Tam jest jakiś fajny biom. Widziałem jakieś czerwone cosie. Czerwone drzewka. Ptaszek, siemanko. Łódka moja. Give me. What the fuck? Co? Co się stało? Czy ja kliknę na łódkę i wyleciała mi z niej zatruta strzała? What? Nie mam pojęcia, co się właśnie stanęło. Zobaczę sobie to później na montażu. Będzie ok.
Dobra, płyniemy tam, gdzie widziałem ten czerwony. Jak widzicie, tam biomex jakiś ciekawy. No, na razie będę szukał. Szukał będę po prostu biomiksów, może będę sobie zaznaczał. Kurde, muszę sobie wymyślić, jaki domek chcę na się zbudować. Czy to jest jakiś zwykły domek, czy jakiś tematyczny domek. Może mi się wymyśli jakiś domek, jak dotrę do danego... A, wow, cofka. Cofnęło mnie. Ale legusy. Cofnęło mnie na świecie. O, to jest ten. Jesienny lasek. Taki czerwony. Też się raz rozbudowałem w tym biomie. Więc tym razem może nie. Nie no, popłyniemy po prostu dalej. Sprawdzimy sobie, co jest dalej. Widzę pełno statków. Wow, widzę jakieś... Co to się dzieje na wodzie? Jakieś dungeony, podziemki, ludzie, drodzy. Duży taki biomek z, jakiś taki zwykły tundrowy. Jakiś budyneczek fajny. Zeksplorujmy. Jak już tu jesteśmy, to zeksplorujmy. Dawaj moją łódkę. Śmiecio. Niezniszczalna łódka. Dobra, wyrzucam te wszystkie śmiećki jak zwykle i lecimy. Młotek. Co tu się tłucze? What? Kod? Ryba była? Wow! Damn! Damn bros. Muszę sobie usmażyć stejki. Niedługo, bo już nie mam żarcia. Woda zgliczowana. Ha, dobre. Wow, ale ładnie zbudowane. Podwójne schody. Całkiem nieźle. Co robimy? Exploringo od razu? Za bardzo nie mam... 8 dziabia? Mój dziabia więcej, ja pewnie jest szybszy. Wow. Nie, pająki jaskiniowe! Szlak! Au, trucizna, au. Równo, au. Trucizna. Wow, patrzcie jaki labirynt na mapie. Holy shit. Nie ma odporności na truciznę potki. Widzę potworki na mapie. Czyli tutaj nie ma żadnego potworka. Idzie z drugiej strony coś. Szkielet! Boom! Tarcza! Ha! Tarcza szmato! Wow! Nie! Pająki! Pająki! Te pająki są najgorsze! Tak, myślicie sobie, że jakiś boss będzie najtrudniejszym potworem, albo na przykład smok? Nie! Pająki, które cię zatruwają. Bo pancerz nawet nic... Pancerz nic nie pomaga na truciznę! Tak, ktoś by powiedział, że trucizna jest easy, bo Dave, ona nie zabija do końca, zostawia ci pół serduszka. Tak, ale jak cię coś płynie dziawnie, to niestety... No, tam jest spawner, god damn it. Okej, guys, muszę się wrócić. Zrobimy zala exploringo, ale muszę się wrócić i usmażyć sobie jedzonko. Ponieważ nie mam w ogóle życia. Chyba mnie tutaj nic nie dziabnie. No i mam taką... No, god... wziąłem tym razem. Okej, już myślałem, że nie wziąłem swojego craftinga znowu. Okej, zbuduję sobie piecyk. Szybko. Węgiel i mięsko. Wiem, że mam jakieś lepsze piecyki. Patrzcie, mam jakie plecyki. Patrzcie, jakie mam piecyki fajne. Co to jest? Sulfur? Wow. Ale będzie fajne te mody wszystkie. Ja nie mogę Twilight Forest i Between Land, ale się jaram normalnie. Słychać to pewnie w moim głosie. Copper? What the fuck? Copper? Silver? Furnace upgrade. Wow, ale za... Znaczy... family friendly content, okej. Okay. Sorry. Wow, netherrack. Netherrack furnace? A to jest netherrack furnace. Czemu wygląda inaczej? What the hell? To jest zwykły. Better nether. Okej. Już wszystko rozumiem. Ja rozbuduję sobie jakiś domeczek. Nie mam pojęcia tak naprawdę, jaki domek rozbudować. Może będziemy mieli kilka domków. Tak, bo mam moda na... będziemy mieli kilka domków. To by był w zasadzie nie najgorszy pomysł. Będziemy mieli może kilka domków na różnych najfajniejszych biomach, bo mam moda na teleporty. Więc będzie się bardzo łatwo można przemieszczać po mapie. Okej, czekamy, aż mi się troszeczkę jeszcze tutaj mięśka przepali. Zjem sobie to mięsko i wciry im dam. Jump. Ciry, siemanko, ziomek. Fuck. Wow, co to? Co to jest? Nie, to jest creeper. Co to? Nie, to jest skaczący creeper. Jumping? Nie, guys, teraz przesadziliście, jeszcze jest drinker of blood. W sensie, creeperowi się akurat nie przyda, bo on atakuje... Czemu się palił? What the fuck? Przecież creepery się nie palą w dzień. Chyba, że te creepery specjalne się palą w dzień. Okej. To było ciekawe. Wow, ale itemków i dropixa. Wow. Motherfucker, czemu tu jest tyle creepsów? No, bringer of the...
Wow, a szlak zrobił mi Wither. Wow, wszystkim zrobił Wither. Ha! Żal, ale żal. Działacie przeciwko sobie, szmatki. A! Bigo, bigo, klepa. Wow, dał mi szpadel. O, dzięki, bro. Gdzie wezmę się ten szpadel? Niepotrzebny mi jest kamienny w takim bądź razie. Nie, wiecie co? Wiecie co? Nie, nie, nie. Ta lokacja jeszcze nie jest dla mnie. A, czy ja wywaliłem? Tak, wywaliłem swoją trącą strzałę. Dobra. Nieważne. Oje bungo. Idziemy stąd. Narka. Narka, guys. Już nawet nie będę przepalał do końca tych mięsek, tylko po prostu sobie stąd pójdę, okej? Okay? Uch. To było mocne. To było dobre. Nie, po prostu będę szukał domku. Miejsca na domek. Chyba zapiszę sobie ten podziemek, żeby go później zbadać. Dobra, niech będzie. Podziemek, tak, ja tak to nazywam. Tak nazywam dungeony. Podziemki, niech będzie ciemno-szary i to będzie... labirynt. Omszały labirynt, git. O, będzie tak, wszystko fajnie, boom. Jej. Będę miał teraz akurat fajny punkt orientacyjny, z której przyszłem. Dobra, będę szedł na SW mniej więcej. Wow, wow, ow, ow, ow. SW, jej. Pożar, las się pali. Ale czad, granków Minecrafta. Ale sukcio. Wow, śnieżny biom. Kurde, właśnie. Prawie ani razu, chociaż nie. Raz miałem taką postać, zbudowałem sobie lodowy zamek. Biom śnieżny jest fajny. Tylko też jest ciężki do rozbudowania się, bo tam za bardzo nic nie ma. Wiecie, roślinki, zamarza wam woda i takie tam, no. Jest to jednak taki inny lifestyle, jak się rozbuduje na biomie śnieżnym. Chociaż każdy biom tak ma, tak naprawdę. Tak samo pustynia. Na pustyni też się kiedyś rozbudowałem. Miałem postać mumie. Ja lubię sobie roleplayingować. Wioska śnieżna. Jo, ciekawe jakie to jest rzadkie. I rzadki spawn wioski śnieżnej. Siemanko, eskimoski. Siemaneczko, chodź tu. Chodź tu, ziom. Jej, cześć. O, ja... Czemu? Nie, czy on naprawdę skupuje śnieg, jak jest na biomie śnieżnym? Okej, okay, to jest logika po prostu. Nie, a później... Tak, najpierw kupujesz od niego śnieg. Śmieg. Później dostajesz jeszcze... What the fuck? Osłabienie? Co za dźwięki? What the hell? On też dostał osłabienie. Czy to jest jakiś boss wokoło nas? Albo coś? Wow, ale creepy dźwięki. Ja pierdziule. Stary, co się dzieje? Kupujesz od niego śnieg. Dostajesz szafira, bo nie za szafir kupujesz szpadel. No dobra, jakaś tam ekonomia jest, tak? Chciałem dokończyć swój żart, a wy mnie wystraszyliście i nie dokończyłem. Fishing spear. O, myślałem, że to jest broń jakaś. Dobra, idę stąd, bo tutaj jakieś strachy normalnie, duchy jakieś. Wow, patrzcie, parkour. Wow, wieża, tak jak była tam wcześniej. Ale jak widzicie, eksploracja jest naprawdę ciekawa. Wszędzie są budynki. Nawet ciężko bym powiedział, że będzie się rozbudować. Wiecie, znaleźć sobie taki teren, gdzie nie ma żadnych podziemków dookoła. That's gonna be hard, man. Hard man. Okej, czeknijmy sobie tego dungeona tutaj. Halo, tak. Ciekawe ile razy powiedziałem dungeona w tym odcinku, to będzie śmieszne. Man. Okej, wchodzi się na górę. Ciekawe czy to nie będzie pułapek. Tak se wbijam, jak jakiś ciul z ula. Dziura. Halo? Nie, po prostu nie będzie nic. Taki se po prostu opuszczony domeczek. Okej, okay, czy mogę jakoś szybciej zejść? Geronimo! Jej! Myślałem, że już się dziabne ludzie. Dobra, szliśmy na SW, czyli w tą stronę. O, tu jest jakiś brązowy. Wow, jakiś zamek duży. Dobra, obczajmy ten zamek, może sobie go zapiszemy i... A, szlak. Nie. Śpi. Szybko, łóżko. A, już widzę szkieleta. Nie, strzelam je. Śpię, nie trafi mnie. Nie! A jednak się... Nie! Co to za... Nie! O! Teleportujący się creeper! Nie! Au! I'm dying! Czemu ten szkielet ma takiego dobrego cela? Uciekam! Szybko! Otwieraj! Wbijam! Oh my gosh! Ja, jakby tej wieży tutaj nie było, to bym zdechł na pewno. Mówię wam. Dobra, mogę się przespać, czy będzie mi pisało, że uff. Nie pisze, że powiódł na potwory. Czy ten szkielet właśnie do mnie idzie? Zdążyłem się przespać. Ha!
Już nic mi nie zrobisz w Fagasie. No, come on. To nie jest szkielet, to jest krypciu. Krypciu. I zombie. A! Się obciąłem. Wow. Spokojnie, stary. Gin! A! Czemu ten cios był taki słaby? Nie naładowałem co odpowiednio ciosu. No. Ja. Great. No to okej, okay. Dave, dobra. I. Uch, to był świetny. Świetny plan, żeby się wpić w tą pajęczynę. Jej, zeszłem. Kolejny dzionek, kolejny poranek. Dzień czwarty. Mam tam takie fajne statystyki. Wow, damn, co to? Czy ja tam byłem już? Nie byłem tam. Jakieś lodowe górcy. Za dużo z exploringu, ja muszę wszystko sprawdzić. Lodowy kwiatuszek. Może nie będę go tykał na razie. Pewnie jakieś debuffa mi będzie robił. Okej. Nie tykamy na razie. Co tu się dzieje? Tam dalej jak się idzie, to jest coś fajnego. Okej. Testujemy sobie. Ciekawe, ile będę łaził w tych odcinkach. W sensie, jak długo zajmie mi sama w sobie eksploracja, a później budowanie domku. Pewnie odcinek 10 dopiero będzie budowa domu. Ale Minecraft akurat jest taki, że bardzo ciężko się udomowić. Przynajmniej jak dla mnie. Ja nie umiem sobie wybrać dobrego bioma, przynajmniej. A tym bardziej bym powiedział, że jak się ma moda na biomy jakieś fajne wgrane, na przykład tak jak ja mam teraz biomy soplenty, bardzo polecam. Prawdopodobnie wszyscy moderzy Minecrafta znają, ale nadal polecam, jeden z najlepszych modów. Bardzo mi się podoba, no to wiecie, 400 nowych biomów, wszystkie są super niaśte. A ty musisz znaleźć jeden, no nie, i się na nim rozbudować. Dobra, na razie książek nie będę brał, nie są mi potrzebne. Zaklęte, złote jabłko. Ciekawe rzeczy są całkiem w tych rzeczkach, bym powiedział. Może powinienem sobie zbudować zbroję, jak tak eksploruję. Okej. Zbudujemy sobie zbrojkę. Zbiorę sobie trochę żelaza. Może tu jest jeszcze więcej żelaza? O, jest akurat. Zbiorę sobie całe to żelazo i wypalę sobie szybko w piecyku. Wow, co to, dziura? A, po prostu dziura. O, jakaś dziwna ruda nowa. Czego to ruda? Pearl. Perła. Ciekawe. Wszystko takie ciekawe. Ostatnio troszeczkę sobie grałem w Minecraft. W sensie, no, jeszcze tam tak z 3 miesiące temu. I grałem sobie na poprzedniej wersji 1.7.10. Też miałem zmodowaną, ale miałem mniej modów. I to były takie mody, które dogrywałem sobie po prostu tego Minecrafta. Bo już wcześniej w niego grałem na lepszej wersji na 1.7.10, ale później sobie testowałem resztę modów i pograłem sobie przynajmniej chwilę. Co tu się dzieje? Widzę skórkę świnki. What the fuck? Co jest? Co się dzieje? Co to? Co tu pisze? Devourer of chickens? Czy on zjada kurczaki? Gień! A się wolno ładuje ten młot, faktycznie. What the fuck? Dobra, nie. Guys. Jeżeli ktokolwiek powie mi, że Minecraft jest łatwy, to ja wam pokażę tego potwora. I nawet nic by się nie dało. Wow, silverfishe, wow. Czy to jakiś boss silverfishów? Jest, flying. Wow. Skończyło się wszystko. Wszystkie silverfishy umarły. Ja nie mogę. Ale była jadka. Są bossy w Minecrafcie teraz. Nie chcę młotkiem dziubać, nie siekierą ziemię. Wow, ale za to itemsów, itemsy. I ma pełny kwipunek. Nie powinienem zbierać śmiećków, tego nie potrzebuję. Strzały nie, to też nie, później sobie będę zbierał. Jakby co, wow, zombiak, kolejny boss, kurde, no. Czy tych bossów nie jest za dużo? Guys, powiedzcie mi. Gień. Tak, wiem, że nie są twarde te bossy, oczywiście, żyćko mają normalne, ale... mining boost, okej, to sobie akurat zostawię. Czy tu są w ogóle jakieś fajne rzeczki do zebrania? Nie, jakieś takie, takie zwykłe. Powrzucam sobie jeszcze to, niepotrzebne mi. Kamarnice, nie, to akurat jest rzadkie, to może mi się przydać. To drewno też sobie wyrzucę. Posortuję sobie ekwipunek i jest git. Dobra, bo wyłażam coraz z potwory z tej dziury. Idę stąd. Chyba jest pod spodem jakiś dungeon, bo na mapie widzę strasznie dużo żółtych kropek, czyli to są przeciwnicy. Pewnie coś tam się spawnuje. Wow, what the fuck? Aha, latająca studnia, okej, no to też super. Widziałem tutaj na tych górach jakieś domki, takie zgliczowane domki, żebym to tak ujął. Zgliczowane domki villagerów. Idę tam.
Oh my gosh, wspinanie się na góry po prostu. Parkour! Parkour! Najlepszy parkour, jaki w życiu widziałem. Parkour! Jej! Wchodzę. Aha, teraz w Minecraftu zaczyna mówić jej cały czas. A tak to mówiłem, oh my gosh. Muszę przestać po prostu. Wow, o, regeneracja. To się da zebrać. Pamiętam tą wodę. Ja muszę mieć to w swojej bazie. Okej. To szybciutko. Postawiamy sobie piecuś. Tutaj wrzucamy to i przetapiamy. Nie chcę przetopić. Tak, spalić tego. Spalić węgiel. Pearl. Czy to się pisze pearl? Pearl. Aha. Pearl. Pearl or. O, przetapia się na perły. A perły się przetapia na... Przetopione perły? What the fuck? Aha, po prostu jest dwa razy przetapianie. Wow, shining steel. I molten carbon, czyli węgiel przetopiony. I molten iron. I ten... What the fuck? Wow, 12 damage'a! O, w dupce! Wow, nie, dobra. Wow, co to jest greatsword? What the fuck? 15, nie, 15 damage'a. Szybkość ataku mniejsza, ale... Wow, 15 damage'a! Ile ma diaksowy miecz? Jeżeli to ma 15 damage'a, no ta ruda jest akurat ciężka do stworzenia, ale naprawdę. Diamenty. Diamentowy mieczyk, tak, wygląda śmiesznie, fajnie wygląda. 6 damage'a ma tylko. What? Ale jajcuś. Dobra, dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Tak, przetapia się nadal. Przetapia się, o, mogę już w zasadzie skraftować. Wezmę sobie to. Tak, wiem, trochę marnowanie. Żelaza jak na początek, bo będę sobie robił teraz wiadro, bo chcę tą wodę wziąć za wszelką cenę, ale zobaczycie, ta woda mi się naprawdę przyda obok bazy. Wiadro z gorąc, no, z gorących źródeł i teraz sobie położę. Tak, od razu mi daje bufa. Piękna woda, naprawdę. Najlepsza woda, jaką w życiu widziałem. Okej, przytopiło się wszystko. O, zostało mi 5, hełmik akurat. Już nie jest aż tak źle. Zakładamy hełmik, jej! Niezłe wdzianko, super. Świetna nazwa na achievementa. Tam do góry, w lewym górnym rogu, jak widzicie ekranu, mam fajne te. Pokazuje mi wszystkie zbrojki, jakie mam założone, ile trwałości zostało. O, to są te zliczone domki, o których mówiłem. Zliczone domki villagerów. O, shit, 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 fuck, fuck, fuck. Smok, smok lodowy. God damn it. Chciałem przejść dalej. God damn it. Nie wiem, czy będę ryzykował. Tam jest jeszcze jakiś zamek, chciałbym go sprawdzić, ale to jest tuż obok smoka. Ten smok tutaj leci. What the fuck? Nie. Nie, guys. Guys. Why, guys? muszę teraz iść z powrotem. Nie. Właśnie widzicie, jaki Minecraft jest łatwy. Na następny raz będę wiedział. Żeby nie podchodzić do smoków nawet na kilometr. No to super. No to nie wiem. Lecimy po prostu. 1500 metrów. Łaj. Chyba na łódce się płynie szybciej. Aha, i nie marnuje się głodu. To może na łódce tam jakoś dopłynę. Spróbuję tam płynąć cały czas z wodą. Tam później nie było wody, tak wiem. Ale jak najwięcej się mi uda. Będzie i tak git. No to co? Po prostu będę płynął. Zobaczymy się, jak albo będzie coś ciekawego, albo już dotrę. Okej, szybki update. Patrzcie, lisieł. Ale mały lisiu. Mały lisiu, siemanko. Co robisz, mały lisiu? O, wow, ale kwiszczy fajnie. Ale kiuciak. Dobra. Lecimy dalej. Mały update. Szybko po drodze zabijam sobie, jak już są owce, trzy, żeby zrobić sobie szybciutko łóżko. Okej, umrzyj owieczko, szybko crafting, bo zrobiła się noc, niestety, w trakcie mojej podróży, więc szybciutko kładę, zanim się potwory pojawią. Zdążyłem. Okej, już się obudziliśmy, zbieram swoje łóżko, zbieram swój crafting table i ruszam dalej. Wow, update, kolejny po drodze. Co to jest? What the freak? To wygląda jak ten, jak to się nazywa, jakiejś takiej dynastii azjatyckiej zamek. Zaraz to obczajmy szybciutko. Tak, nie będę długo tutaj siedział, bo idę po swoje itemki, żeby mi nie znikły na pewno, na szczęście. Ale muszę to obczaić. Co to jest? Wow! Ale pięknie wygląda. Guys.
Czy wy to widzicie? And girls, oczywiście. Girlsy też muszą być. Wow, wow, wow. Ale fajne. Jo. Ale czas i to jest do zeksplorowania. Ja nie mogę. Zapisać sobie? Dobra, zapiszę sobie. Kolejny checkpointik, waypointik. Zapiszę sobie żółty. Żeby był D, znaczek, zamek. Dynasty. I nie wiem, czy ile i się pisze. Zamek dynastii. Jej. Dobra, lecimy dalej. O, widzę, że mogę łódką znowu. Kontynuacja przygód żeglarza Dave'a. Na mapce? Aha, kolejny jest tuż obok. Wow, śmieszne. No, kurde, kolejny smok jest tuż akurat. Szlak, muszę go ominąć teraz. Okej. Więc idę dalej do mojego Dropixa. What the fuck? Myślałem, co mnie strzela tam szkielet z jaskini. Tak, kij, spol się. Okej, super. Okej, ziomy, dotarliśmy. Jestem tuż obok miejsca swojego zgonu i... Nie wiem, gdzie będzie smokeł. Nie. Nie, przyszłem tutaj tylko po to, żeby zobaczyć, że mam wszystkie rzeczy rozwalone. Jeszcze smok mnie atakuje. Nie, zostaw mnie, dragonie jeden. No i znowu umarłem. Okej. Nie wracamy tam. Cóż, exploring się troszeczkę nie udał. Skasujemy te wszystkie śmierci. Dobra. Nie mam nic. Nie, będę szedł teraz w drugą stronę. Okej, to teraz idziemy na N. Na północ. Okej, już coś wybucha, super. Taki progres, ale jednak nie. Tak to właśnie jest w Minecrafcie. Już ma tyle rzeczy, albo nie wszystko znika. I dlatego są smoki jeszcze gorsze. Bo jak zabiją cię smoki, to zazwyczaj znikają ci rzeczy, albo za długo tam szłem, nie wiem. God damn it. I am so angry. Okej, szybko. Rzeczki. Kraftujemy łódkę. Patyczków trochę. Drewniany młoteł. Młot był całkiem spoko. Chyba, że zbuduję sobie, nie wiem, włócznie. Jak się buduje włócznie? Może sprawdzę sobie deski. Sprawdzę sobie, jakie brońki da się z nich budować. Mieczyk, tak, wiem. Jak się kraftuje inne rzeczy. Tak. Aha. O, jest glaive. Sharp stick. Aha. Muszę go zaostrzyć knife'em najpierw. A jak się robi knife? Aha, patyk i coś. Patyk, coś. Mamy nóż. Patyk to, zaostrzony patyk. Okej, i jest włócznia. Okej, nie najgorzej. Zbuduję sobie jeszcze szybko kilofik drewniany. Nie, chciałem cię wywalić, panie nożyk. I siekierki już mi nie starczy, okej? Okay. Drewienko, szybko. Ciap. I idziemy odzyskiwać rzeczy i godność. Bum, okej. Okay. Wystarczy. Okej, okay, może zetnę sobie całe to drzewo. Okej, okay, od razu przerobię sobie na deski. No i to będzie na tyle na razie. Wezmę swój crafting table. Nie chcę nożyka, sio. Dobra, idziemy szybko. Progres musi być, a nie regres. Nadal jestem smutny. Wszystkie rzeczy. Tyle mięsa miałem. Nie, żal, naprawdę. Okej, zbiorę sobie owocki. Jagoda pisze. Ha, po polsku nawet. Ale dziwne. Okej, pozbieram sobie wszystkie te. No i lecimy. Lecimy teraz na north. Zobaczmy, co po drodze znajdziemy. Okej. Okay. Odcinek i tak już jest trochę długawy, więc skończymy go tutaj. Znowu robi się noc. Okej, okay, krówki. Dajcie mi swoje mięsko. Szybko. Mięsko i...
I skórę. Miałem tyle skóry jeszcze w tamtym kwipunku. Nie. God damn it. Rybki. Coś. Krówka. Chciałem powiedzieć świnka. Krówka. Jej, zginęła. Nie, nie mam z czego łóżka zrobić. Okej, ziomy. To tyle na teraz, w tym odcinku. Będę już kończył, więc do następnego. Bye.